Liu! I wobec tego znowu wracamy do menu i od razu może przejdziemy już do Nintendo Landa. Jeszcze trzeba wycelować Wii Remote'em. Dajcie ekran początkowy. I zaraz wylądujemy w Nintendo Land Plaza. Mam nadzieję. Może? Wreszcie. Ok. W takim razie wylądowaliśmy. Jesteśmy na szczycie Nintendo Land Plaza. Jak widać z góry prezentowane są tutaj wszystkie atrakcje, które dostępne są w Nintendo Landzie. Ja teraz obracając się razem z gamepadem chcę Wam zaprezentować, jak to wszystko prezentuje się z perspektywy 360 stopni. Mam nadzieję, że trochę mi się to udało. Za mną natomiast możemy uzyskać dostęp do mini gry, w której wykorzystujemy monety zdobywane w udziale w poszczególnych atrakcjach. Może zobaczymy, jak to wygląda i co się stanie, jeśli uda mi się ustrzelić wszystkie niebieskie tarcze. Albo tego nie zobaczymy. No, mam nadzieję, że się uda. Okej. Prawie. Okej, jeszcze jedna. No nie, nie udało się tym razem, ale może teraz się uda. Okej. Zatem zobaczmy, co udało mi się w ten sposób zdobyć. Ok, dostaliśmy jakiś prezent. Zobaczmy, gdzie on wylądował. Mam wrażenie, że gdzieś za mną. Ok, poszukajmy go w Nintendo Land Plaza. Gdzieś musiał wylądować. Tutaj są moje poprzednie prezenty, które dostawałem. Ok, tutaj się schował. Zobaczmy, co tym razem dostałem. Ok, co to jest? Throwing Star. Ok, więc jest to jedna z gwiazdek, którymi strzela się w minigrze z ninja. A ta postać, którą widzimy przed nami, to Monita. Monita, czyli nasz monitor, który nas informuje o tym, jak radzić sobie w poszczególnych atrakcjach, jak sterować, jak wyjść z nich cało. Te atrakcje, które chciałbym Wam zaprezentować, to Donkey Kong's Crash Course i The Legend of Zelda Battle Quest. Zaczniemy właśnie od Donkey Kong's Crash Course. Idea jest dosyć prosta. Nasze Mi zostanie zaraz zamienione w wózek. Wózek natomiast trafi na tor przeszkód. Natomiast my będziemy tylko obracali gamepadem. Zaraz zobaczycie, że nie jest to wcale takie proste, na jakie na początku wygląda. Ok, może trochę przybliżę, żebyście więcej zobaczyli. Ok, teraz steruję tylko gamepadem. Ok. Idziemy dalej. Tak, trochę trzeba podmuchać.
Teraz trochę przyspieszę. I jedziemy dalej. Okej. No tak, jak widać, przy okazji jakiegoś niepowodzenia zostawiamy ze sobą tylko żółtą plamę. Mam nadzieję, że teraz się uda nie zostawić po sobie żółtej plamy. I znowu trzeba przyspieszyć. Okej. No i teraz już zaczyna się trudniejsza część. Ok, zawsze można przycisnąć Y i wrócić do ostatniej porągiewki. Ok, jedziemy dalej. Jedziemy. Ok, dotarliśmy do Area 9, czyli tam, gdzie najdalej udało mi się dotrzeć. Spodziewam się, że dalej w tym momencie już dobrnąć mi się nie uda, więc przejdziemy do prezentacji The Legend of Zelda Battle Quest. Wyjdziemy stąd. Tak, więc park rozrywki możemy zwiedzać z takiej perspektywy i w ten sposób mamy dostęp do innych Mii, które przemierzają Nintendo Land. Widać też przy nich flagę państwa, z którego pochodzą i ewentualne przemyślenia, jakimi użytkownicy postanowili się z nami podzielić. Ja też mogę kliknąć na swojego Mii i zobaczyć, co u mnie się dzieje. Ok, możemy też przejść do takiego uproszczonego menu, w którym widać, że możemy bezpośrednio dojść do interesującej nas atrakcji. Mamy atrakcje drużynowe od 1 do 5 graczy, atrakcje, w których polegają na współzawodnictwie 2 do 5 graczy i atrakcje dla graczy solowych. W takim razie w ten sposób może wybierzemy Legend of Zelda Battle Quest. Ok, wybieramy Battle Questa jednego gracza i zaczniemy może od miecza. Musimy tylko włączyć Wii Remote'a. Ok, jeszcze czas na kalibrację. Ok, teraz będziemy mogli zacząć. Bierzemy pierwszego questa i zobaczymy, jak wygląda. Tak, ok, jestem już Linkiem. W tle jeszcze coś Monita nam mówiła. Ok, zaczynamy. Będzie to trochę takie machanie mieczem na kółkach. Niestety nie mamy wpływu na to, w którym kierunku porusza się Link. Więc musimy tylko niszczyć nacierających na nas przeciwników. Jak widać, otoczenie nie jest zbyt zróżnicowane, ale jest estetyczne. Bardzo nintendowe, to należy przyznać. Ok, zatem przechodzimy do kolejnej części naszego Battle Questa. Ok, jak widać jeszcze po lewej stronie tutaj mamy logo Nintendo Landa.
Dostałem combo. Przed chwilą. Okej. Okay. Idziemy dalej. Kolejni różowi przeciwnicy. No, już ich nie ma. Kolejne combo. Jedziemy dalej. Okej, okay, jeszcze pięciu przeciwników. I co teraz? No tak. Dwóch przeciwników. No świetnie, na pewno będzie trudno ich pokonać. O, straciłem serduszko. No cóż, po długiej, zaciętej walce dostałem Triforce'a. Okej, okay, uratowałem Hyrule. Spoko. W takim razie jeszcze może przynajmniej na chwilę pokażę Wam, jak wygląda strzelanie z łuku, które no niestety wykorzystuje gamepada, ale przynajmniej trochę z tego zobaczycie. Okej, w takim razie zaczynamy. Idziemy dalej. Tym razem mamy znowu tych samych różowych przeciwników. Strzały uzupełniamy po prostu kierując gamepada w dół. No cóż, właśnie pokrótce tak też wygląda strzelanie z łuku. W związku z tym, że za chwilę upłynie nam 20 minut, to myślę, że czas już kończyć nasz mały let's play, który stał się trochę długim let's playem. Mam nadzieję, że podobało Wam się i wypowiadajcie się na ten temat w komentarzach, czy chcecie więcej takich filmików, czy też nie. I to by było na tyle na dzisiaj, na teraz przynajmniej. Trzymajcie się, cześć!